Tak jak myślałem, po pokonaniu tego bossa zyskaliśmy drugi poziom naszej umiejętności bocznej Swordmaster, którą cały czas... Którym? Amerykański! którą cały czas używałem. Dzięki czemu właśnie uzyskaliśmy poziom drugi. I poziom drugi sprawia, że w tym momencie możemy rzucić naszym mieczem w przeciwnika, który potem do nas może wrócić, a w tym czasie możemy atakować w ten sposób, bądź nawet rzucić po prostu ten miecz i dalej atakować z tych broni. Oraz w broni drugorzędnej, którą jest nasze nunchako. Mamy to! To jest niesamowicie silny atak. Tak więc w tym momencie prawdziwe i ostateczne do zobaczenia. Dajcie lajka, subskrypcję, komentarz. Chociaż nie wiem, czy komentarze kiedykolwiek będą normalne, takie jak kiedyś. Jeżeli Google Plus dalej będzie funkcjonować, no to pierdolę to. Tak, tak, ty też się drapiesz po głowie. Na razie, pa! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Devil May Cry 3. Przepraszam, nie włączyłem startera. Teraz już właśnie stoper leci, 3 sekundy są, ale znając życie to tam dodam jeszcze 10 sekund. To nie istotne, ważne są minuty, które lecą. Tutaj zakupimy pod koniec, przed walką z tymi dwoma bossami, których tu już widzicie tutaj, w tym miejscu. Przed walką z nimi zakupimy bardzo dużą ilość apteczek na późniejszy dalszy rozwój gry. Thanks for destroying the luck for me, devil boy! And welcome to hell! Please accept my gift. Don't be humble. Just take it. After all, we're buddies, aren't we? Well, isn't that special? To be honest, I was expecting something a little better than this. Spowolnienie chwilowe, ale tylko chwilowe. Najpierw musimy do nich strzelać, żeby zmienili się w kamień i dopiero wtedy mamy prawo w nich normalnie napieprzać, ponieważ jeżeli uderzymy ich, kiedy oni są w formie krwi, zreplikują się. Będziemy walczyć z dwoma, jak w tym przypadku. Fuck! Polecam shotgun na bliskich dystansach. Dobra, daj, żaś, no chodź, no chodź. Kici, kici! Dobra. Tutaj jest jeden na górze, który najbardziej będzie mi... Świetnie, ten jest najgorszy rozwalony, jeszcze tam jest... Kurde, ale to było szczęśliwe, jakim cudem mnie nie trafił. No, na szczęście pod sam koniec go rozwaliliśmy, zanim był jeszcze w stanie cokolwiek zrobić. No, dobrze. I jeszcze jeden. Tyci, tyci! Głupi ptaku. Dobra, mamy 28 tysięcy dzięki temu, że powtórzyłem poprzednią misję w poprzednim odcinku, żeby dostać się do Secret Secreta. Polska polszczyzna! Secret Secret! Sekretny Secret! Tutaj nie przechodzimy na razie, bo dalej możemy spaść w tą przepaść. Natomiast to, co robimy, to na pewno wracamy się w tą stronę na górę, żeby pozbierać... Najpierw tak, tutaj zbieramy tą. O, ale spadki, przepraszam, ale to wiadomo jest, to jest emulator. Musicie mi wybaczyć, ale te spadki nie będą takie ciągłe. Cały czas jest 50 FPS-ów, to są pojedyncze sytuacje. Dzięki temu, że w poprzednim odcinku zdobyliśmy coś takiego jak Astronomical Board, możemy to położyć na tym tablecie. I Apple się zainstalował. Wszystko działa szybciej, ale brzydziej. Jak widzicie, tam nas... Tam nam się otworzyły jakieś przejścia, a tutaj mamy taki fajny dzingel. Ja wam zaraz tam przedstawię ten dzingel. Okej, tutaj ładnie odskoczyłem, bo mam podwójny skok. I tutaj mamy Vejura.
To jest model antycznej broni używanej do kontrolowania światła. Ale to jest słaby ornament. Jedynie słaby ornament. I tutaj mamy taki ftings, który sprawia, że jak na niego skoczymy, to będziemy mieli daleki skok. Fajne. Fajne. A jeżeli nie, to wypierdalać. Dobra, co zrobić z tą wajdżurą, się pewnie zastanawiacie. Otóż musimy się cofnąć do miejsca, w którym mieliśmy w poprzednim odcinku łuczników. Tak, ten pokój, w którym takie są, takie były zwiechy. Ciężko mi jest naprawdę komentować, kiedy takie rzeczy robię. Dobra. Pokój żywych statuetek. Znowu będziecie doświadczać te spowolnienia systemowe. Tutaj właśnie musimy wcisnąć wejdżurę. Nie działa? Może płyty nie ma? Kupimy nowe. I tak, otworzy nam się tutaj ta krata zacna. Zacna czy nie zacna, to już od was zależy. Ha, 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 ha. I tutaj mamy duszę ze stali. Esencja potężnej i fearless, Boże, bezstrachowej. No, że się nie boisz. Duszy. Osoba, która ją posiada, nie lęka się niczego od piekła po Oblivion. No właśnie. Takie tam pierdolę. Ogólnie to jest dosyć interesująca rzecz, ponieważ ja nie miałem bladego pojęcia, co z tym zrobić. Ja wam, jak wam pokażę, co należy z tym zrobić, to się za łebek złapiecie. O, spowolnienie, ale oczywiście przez to, że ci łucznicy tu są. Slow motion. W Battleficie musicie dokupić DLC, żeby takie slow motion mieć, a u mnie macie za darmo w tej grze. Jest wersja PC-towa tej gry, która jest edycją specjalną. Można grać bratem Dantego, czyli Virgilem. Dla fani, którzy znają tą grę, będą wiedzieli, o co chodzi, czemu to jest takie zajebiste. Ja powiem szczerze, to jest oryginalna gra, jaką mam z pudełka do PlayStation 2. Chciałem właśnie nagrywać wersję PC-tową, jednak tam były dwa problemy. Bardzo duże problemy były z wyczytywaniem pada do tej gry. A druga sprawa to było to... O właśnie! Kiedyś mówiłem, że oni się tak odsuwają. To jest właśnie to odsunięcie. Tyk! A drugi problem jest taki, że występują bardzo często błędy w trakcie nagrywania. I te błędy wyglądają w taki sposób... Jezus, się kurwa przestraszyłem! Nie! Kurde! Jak ja ich nie lubię, naprawdę. To jest tak wstrętny przeciwnik. Dobra, gincie. Ach. Ach, te niedobre. Występują błędy właśnie podczas nagrywania, że zatrzymuje się ekran, albo po prostu w ogóle nic się nie nagrywa. Tutaj nic nie ma, oprócz tych dwóch statuetek, które z wielką chęcią chcę rozdupcyć. A nawet trzech statuetek! W każdej jest po 100 sfer, tak więc... A to fajnie wygląda od dołu, zobaczcie. Słodziutko, ta gra jest taka ładniutka, tak, to jest taki złoto. Jeżeli mam powiedzieć, jaki kolor dominuje w tej grze, to jest złoty. Tak, zdobyliśmy duszę ze stali, która jest nam potrzebna, zaraz zobaczycie do czego. No jak nie trafiłmi! This! It's cool! O, niebieska sfera wyleciała z przeciwnika, to jest na poziomie normal. Częściej to występuje, natomiast na hardzie, no cieszę się, że w ogóle tu wystąpiła, powiem szczerze. Jakieś dzieci się śmieją. Niech się nie śmieją, bo dostaną w pierdół. Od Anni Marii Wesołowskiej. Anni, tak. Tak, musimy wskoczyć tutaj wysoko, wysoko na górę. Do żółtych. To jest żółty czy zielony? Nie wiem, ciężko mi jest rozróżnić akurat te dwa kolory. I przez to, że mamy duszę ze stali, ona sprawia, że jesteśmy bez... nie boimy się piekła ani Oblivionu, czyli nie boimy się spaść. I to jest właśnie cały ten sekret, ale bardzo ciężko się domyślić, że to akurat należy zrobić. Tutaj mamy kolejną... LOL?
Najwyraźniej lód nie funkcjonuje tutaj jako autentyczny przeciwnik, znaczy Boże, przeciwnik, co ja pierwsze. Jako materia, która by uderzyła tą statuetkę. No nic, szkoda. Tak czy siak, mamy kolejny fragment niebieskiej sfery. Duża ze stali zostaje umieszczona w tym miejscu. I otwarły nam się drzwi. Otwarły! Bo się otwierają. Otwarły się te drzwi, fajnie. I tutaj wykonamy kolejną misję sekretną, która wam się może spodobać, a może i nie. Kto wie, zależy czy mnie lubicie, czy nie. Wiem, że nie, dlatego wykonam misję. Jaki to ma sens? Kurde, zmieniam się w Bunga. Kupiłem dzisiaj sałatę. A może to był pies? Tu była eksplozja, a nie, to tylko królik. Dobra, tutaj mamy sekretną misję drugą, w której nie możemy dać się trafić i mamy zestrzelić wszystkich czterech łuczników. Powiem wam, że to dosyć jest trudne, jeżeli nie ma się dobrego wyczucia w momencie, kiedy oni strzelają. Ale ogólnie musimy skupić się na jednym. Nie polecam w żaden sposób podbiegania do tych przeciwników. I właśnie z lewa na prawo, nie skupiamy się nawet na tym, żeby podnieść tą odrobinę amunicji. Po prostu mamy ich tutaj zdzielić. Dobra. Palec mnie boli. Dobrze, że nieco innego. Dobra, teraz możemy się zbliżyć. On już jest na tyle ogłuszany, że nie będzie w stanie nic zrobić i możemy go zbić. Niby prosto się wydaje, ale czasami można coś spieprzyć, że się nie uda właśnie ten secret. I za secret mission dostajemy czyli fragment niebieskiej sfery. Sorry, że mówię sfery, ale tak mi się spodobała ta nazwa w polskiej wersji językowej Devil May Cry. A to jest oryginalna, angielsko. Nie czepiajcie się! Teraz ogólnie wygląda to tak. Będziemy wjeżdżać windą na górę, na którą będą nam zeskakiwać przeciwnicy. Jeżeli spadnie więcej niż czterech, to wtedy winda opada na sam dół. Tak więc miejcie przygotowanego shotguna i nunchaku najlepiej. No nie, ja... Nie, pierdolę. Zaraz się wkurwię. Ja pierdolę, ale jestem zdenerwowany w tym momencie. Co to było? Przepraszam. W tej grze nie da się robić to... nie da się... Ogólnie tak, ta gra jest super sprawiedliwa. Tutaj można być wkurzonym tylko na swoje błędy, jakie popełniłeś w trakcie rozgrywki. I ja tu właśnie popełniłem te błędy. Przepraszam. Naprawdę, to było takie słabe. Ja nigdy nie miałem problemów z tą akurat sekwencją. Jest sekretna misja, która wymaga pokonania tak przeciwników, a ci przeciwnicy w tej sekretnej misji jeszcze mają taką nieśmiertelność. Co ja robię? Co ja robię? A może to jebać i jechać na Bydgoszcz? Matko, ale ja to zrypałem tym. Dzięki za stylish, nie wiem jakim cudem mi się wbił. No ale kurde, tyle życia straciłem. To jest chore. I to jeszcze taki słaby przeciwnik. Nie ma co, ranking będzie... maksimum C. Maksimum C. Dobra, pocieszę was... Wy się śmiejecie, a ja tu smutam. Pocieszę was faktem, że tu jest secret i jest piękny zachód księżyca. Zachód księżyca! O matko. Piękny księżyc w pełni. Na szczęście tutaj dostaniemy chyba odnowienie całego życia. No. To jakiś plus, ale no kurde, tak zrypać. Bardzo zjebałem. Bardzo zjebałem. Dobra, tutaj zrobimy coś takiego, że bierzemy... Nie equip. Weźmiemy sobie items. I napchamy sobie Vital Starów. Za każdy razy, kiedy kupimy kolejną, to cena danego przedmiotu się zwiększa, jak widzicie. Teraz kosztuje to aż 2500. Dobrze, i teraz te duże jeszcze pokupuję. I może jedną niebieską sferę. Super, mamy jeszcze więcej życia.
cieszę się z takiej sytuacji. Dobra, to w tym momencie mamy chyba 7 takich, 4 takie, to nam wystarczy do końca gry. Autentycznie mówię, to nam wystarczy do końca gry. To jest taki jeden moment, w którym ja uwielbiam właśnie kupować te niebieskie, zielone gwiazdy, duże i małe. S, small, L, duże, large. Because we all like large. You know what I'm saying, baby? Look, brother. It's been ages, but we finally have company. I see that. We must entertain our guests. Zatwerkujcie mi w takim razie. What should we do? How do I know? We need to come up with something. To jest ciężki boss. Od razu mówię. Our guest is sighing. Sigh? What is sigh? Well, a sigh is when... Enough already! How long are you two gonna keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Our job here is to go on this pool. That's right! We can't let you pass! Ogólnie będę używać tutaj broni Cerberusa ze względu na to, że będą momenty, w których będą chcieli mnie zaatakować. A ja będę im to przeszkadzać. Shit. Tym atakiem! Fuck! Fuck! Kurde, to jest tak ciężki boss, zwłaszcza na poziomie hard. Oni są dwa razy wytrzymalsi tutaj. I ja wolę ich dwóch naraz zabić, ale się zobaczy jak to wyjdzie. Pierdzielę to i jadę na Bydgoszcz. Jest! Jeden polas. Fuck! Ciężko jest wymierzyć, kiedy masz zaatakować. Dajesz, 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 dajesz! Kurde, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jakie to jest ciężkie! Pierdzielę to i jadę na Bydgoszcz! Jest! Dobrze, mam cię! Uwaga, używam jednej gwiazdki. Mówię, to jest ciężkie, zwłaszcza na hardzie. Shit! Jednego nie widzisz, drugi cię atakuje. Fuck, co? Jest! YOLO! O! Dobra, jednego zabijmy. Tylko drugi przejmie jego miecz i będzie ciężej. Au! Spieprzaj. Chcę wam pokazać drugą formę. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie bardzo ciężko w tym momencie. Deadass. Kisi, kisi! Ho! O, właśnie! Gra nas tutaj nie lubi w tym... Sza! Nie fajni, nie ładni. O! Shit! Czy wy to widzicie? Jest! O, ludzie! To są bardzo cięższy bossowie przez to, że nie można się skupiać na jednym, tylko trzeba na obydwu. Te nosy.
Okay. But on one condition. What is it? Name it! No talking. Fair enough. As you wish. No talking. Good. A więc zdobyliśmy Agni and Rudra. Ostrza serrated edges. Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. Posiadające umiejętności tornada ognistego. Ho, 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 wielka siła. I będę używał najczęściej przez resztę gry właśnie Rebelliona oraz Agni and Rudra. Tylko trzeba je wyekwipować, bo nie można mieć więcej niż dwie bronie w ekwipunku w tym momencie. Ale mówię wam, to było w cholerę ciężkie i nie zdziwię się, jak będę miał nawet C w tym momencie. Czy ktoś może przyjść i mnie strzelić w pysk? Przepraszam! Przepraszam! Przepraszam, spójrzcie na damage, jaki otrzymałem. Przepraszam. Otrzymałem 15 tysięcy damage'a oraz użyłem dwa itemy. Za 15 tysięcy damage'a dalej jest A. Chyba jednak pojadę na Bydgoszcz. Och, ta gra mnie przeraża, ale jest zajebista. Tak więc, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!